Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wystąpienie to brzmi tak bardzo donośnie. Panie dziekanie, panie prezesie, szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę przynajmniej w części uczestniczyć tego dzisiejszego spotkania konferencji. Na wstępie dobry sprzęt, bo to nie ma, to sprzęt jest lepszy na wydziale. Dobrze wpływasz na mikrofon. Dobrze, właśnie. Chciałem przede wszystkim podziękować panu doktorowi Jakubowi Górce, ale także panu prezesowi Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za zorganizowanie tego seminarium, tej konferencji na wydziale. To jest w ostatnim czasie, jak Państwo wiecie, ważny problem w gospodarce światowej, nie tylko w gospodarce europejskiej. I każda dyskusja, każda analiza jest potrzebna. Nie wiadomo właściwie, w jakim kierunku zmierza świat, w jakim kierunku pójdzie rozwój z jednej strony bankowości i systemu finansowego. W związku z tym głos, choć dotyczący części problemu, ale ważnego problemu, jest niezwykle ważny. Myślę, że z tego też powodu pan profesor i pan prezes już jako przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego jest tutaj znany. Pytań jest wiele. Nie wiem, czy na wszystkie padną dzisiaj odpowiedzi, ale przynajmniej, jak sądzę, część problemów będzie postawiona. Sam się zastanawiam, czy te problemy będą bardziej makroekonomiczne, czy dotyczące całości systemu, czy tylko pewnej części rozwiązań technicznych. Ale nawet gdyby to rzecz dotyczyła rozwiązań technicznych, to też jest ważne, ponieważ Polska nie jest takim krajem, która w rozliczeniach bezgotówkowych zajmuje jakieś, być może mnie sprostujecie, bo ja jestem od tego specjalistą, niezwykle ważne miejsce. Aczkolwiek ten postęp w ostatnim czasie z całą pewnością wyraźnie nastąpił. I jeśli czytałem program dzisiejszy, jeśli zastanawiam się nad obrotem bezgotówkowym, to pamiętam także czasy wcześniejsze, jeszcze sprzed 15 czy 20 lat, czyli od Guevarca, dotyczące takich dwóch ważnych krajów na mapie gospodarczej świata, jak Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej i Niemiec. I pamiętam, kiedy kupowałem paliwo w jednym ze Stanów Zachodnich w Ameryce i chciałem zapłacić 100 dolarów sztampę, to właściwie wezwano prawie policję, że na pewno ukradł te 100 dolarów, jak się dowiedziano jeszcze, że był z tej części świata. I zobaczono może 200 dolarówki czy 300 dolarówki w moim portfelu, to prawie chciano wezwać policję, że co to było w Nowym Meksyku albo w Nevadzie, już nie pamiętam. I z drugiej strony w tym samym czasie pamiętam zakupy, które były czynione w Niemczech, gdzie płaciło się banknotami 200 czy 500, chyba jeszcze był 500 markowych i nie było żadnego zdziwienia. I to generalnie pokazuje, że on, chociaż technika rozwoju systemu rozliczeń właściwie była zbliżona w tamtym okresie i w Ameryce, i w Niemczech. Pewnie w tym systemie anglosaskim była bardziej. Czyli oznacza to to, że obrót gotówkowy jest uzależniony nie tylko od zdolności technicznych. To jest uzależnione także od przywiązania do danej waluty. Czy chce się daną walutę posiadać w kieszeni, ma się lepsze poczucie, czy nie. I oczywiście wiem, bo trochę przeczytałem w internecie korzystne i negatywne skutki używania obrotu bezgotówkowego i gotówkowego. Na pewno ktoś będzie je lepiej wymieniał ode mnie i nie chcę o tym mówić. Ale też z drugiej strony wiemy, że w dalszym ciągu przy pomocy pieniądza gotówkowego rozlicza się szybciej niektóre transakcje. Łatwiej jest rozliczać niektóre transakcje. Ja zastanawiam się, jakie wasze... I to nie chodzi tylko o drugi obiekt gospodarczy, bo wiadomo rzeczą jest, że jeśli jest im wyższy obiekt gotówkowy,
tym prawdopodobnie można ekstrapolować, że jest wyższy drugi obieg gospodarczy. Kraje, które są słabo rozwinięte, niektóre azjatyckie, czy niektóre wschodnie, za naszą wschodnią granicą ten obrót gotówkowy jest bardzo silnie rozwinięty. Nie tylko nie chcą przyjmować płatności przy pomocy karty płatniczej, ale już nie mówię o czeku, o przelewie, poleceniu przelewu i tak dalej. To jest rzecz oczywista, ale zastanawiam się, jak Państwo będziecie się odnosić podczas dzisiejszego seminarium na przykład do następującej sytuacji. Otóż jak uczyliśmy bankowości, wszyscy ci, którzy Państwa uczyli, to wiedzieli, że cnotą w wielu przypadkach było to, że udział pieniądza gotówkowego w aktywach im mniejszy, tym lepiej był oceniany bank. Prawda? No bo to pieniądz niepracujący w jakimś sensie, aktywa niepracujące. I od pewnego czasu, wtedy, kiedy pojawił się kryzys, zaraz kończę, nie będę przedłużał, kiedy to ostatnie zdanie będzie. Kiedy pojawił się kryzys, kiedy mamy do czynienia z tymi aktywami toksycznymi, z którymi nie wiadomo, jak sobie poradzić, to w fachowej literaturze przedmiotu czyta się określenie takie: the cash is the king. To jak to powiedzieć teraz? Jestem bardzo ciekawy, jaki będzie rezultat. Jest królem ta gotówka, czy nie jest królem ta gotówka? Z profesorem Rydziem próbujemy pracować troszkę jeszcze merytorycznie, który tam siedzi, i zastanawiamy się nad tą rzeczą, jaką formę pieniądz pełni dzisiaj. Czy pieniądz jest egzogeniczny, czy pieniądz jest endogeniczny? Czy jeśli złoto było pieniądzem egzogenicznym i odgrywało pewną rolę do rozkładu systemu z Bretton Woods, to czy euro może odgrywać rolę pieniądza egzogenicznego, który jest tylko papierem opartym na zaufaniu, na tym systemie takim niemieckim, ale ten system niemiecki polegał także na tym, że pomimo, że to zaufanie było do pieniądza, to nie było zaufania do kart płatniczych i do rozliczania bezgotówkowego takiej w pełnej krasie tego zjawiska. I bardzo w związku z tym, mówiąc o tym, chcę tylko podkreślić to, że bardzo się cieszę, że ta konferencja ma miejsce, że to seminarium ma miejsce, że z naszej strony Kuba jest tak bardzo mocno zaangażowany w rozwój pieniądza bezgotówkowego, bo właśnie w rezultacie takich seminariów i tego typu spotkań mogą się pojawić konkluzje, które mogą być użyteczne z jednej strony i do banków komercyjnych, i instytucji rozliczeniowych, ale także, co jest ważne, do banków centralnych, które kształtują politykę pieniężną zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie europejskim. A zatem żałuję tylko jednej rzeczy, i jak nie byłem jeszcze urzędnikiem na szczeblu centralnym uniwersytetu, to wydawało mi się, że wszyscy oszukują, którzy przychodzą i otwierają konferencję i później znikają z tej konferencji. Ale rzeczywiście tak jest, więc dobrze, że Pan, Panie Jakubie, Panie Doktorze, zaprosił mnie, żebym na początku cokolwiek powiedział, bo w środku to pewnie nic nie powiedział. Dziękuję także, bo widzę dużo twarzy, które są spoza wydziału i spoza uniwersytetu, które przyjechały na Wydział Zarządzania i na Uniwersytet Warszawski. Za to, że Państwo przyjechaliście i żebyście zawsze czuli się tutaj na Uniwersytecie dobrze i, co najważniejsze, żebyście wygłaszali koniecznie kontrowersyjne opinie, bo Uniwersytet jest nie o grzeczności, ale o kontrowersyjnych opiniach. Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.